Pani marszałek, panie i panowie posłowie, pani minister. Pani minister, wie pani, co to jest? Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa od stycznia, 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Ale to też, szanowni państwo, akt oskarżenia dla rządu premiera Morawieckiego za nagminne, notoryczne, z premedytacją łamanie dyscypliny finansów publicznych i obniżanie transparentności wydatków państwa. Wie pani, czego tu brakuje? Jak pani nie wie, to pani powiem. Sprawozdania z dwóch różnych źródeł, które od dwóch lat wpędzają nas w spirale długu i drożyznę. Dwóch głównych funduszy, do których wypchnęliście ogromne wydatki państwa, z których nigdy w gruncie rzeczy się nie rozliczyliście. Mam tu oczywiście na myśli fundusz utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, po którym do dziś zostaje nam do spłaty ogromny dług w wysokości 139 miliardów złotych oraz tarczę finansową Polskiego Funduszu Rozwoju. Dziś to w efekcie dług w wysokości 74 miliardów złotych. Nigdy nie rozliczone. Nigdy nie przedłożyliście z wydania tych pieniędzy do kontroli parlamentu, do kontroli Najwyższej Izby Kontroli szczegółowego sprawozdania. To jeden z silników inflacji. Brak transparentności wydatków państwa i te wydatki, ten dług. Mówicie, że to zostało wydane na walkę z COVID-19, że to zostało wydane w czasie lockdownu na podtrzymanie miejsc pracy. Skąd mam to wiedzieć? A jak pan mi to udowodni? Skoro nie jestem w stanie, jako posłanka pracująca w Komisji Finansów Publicznych, przejrzeć szczegółowego sprawozdania z funduszu COVID-19, przejrzeć szczegółowego wydatkowania pieniędzy z tarczy antyinflacyjnej, które pokazuje, na co wydaliście ponad 200 miliardów złotych, to nie jestem w stanie stwierdzić, czy te pieniądze zostały wydane efektywnie, czy te pieniądze zostały wydane racjonalnie, czy te pieniądze zostały wpakowane w kieszenie takich ludzi jak handlarz bronią czy znajomi królika. Nie jest pan w stanie, panie pośle, udowodnić tego, że wydaliście te pieniądze w dobrej wierze, a fundusz COVID-19 w Banku Gospodarstwa Krajowego dzisiaj odmawia udzielania szczegółowych tabel i planów. Osobiście prosiłam, by przekazać mi szczegółowe rozliczenie wydawania tych pieniędzy i takiego sprawozdania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Do dziś nie dostałam. Dlatego oskarżam rząd Prawa i Sprawiedliwości o świadome działanie na szkodę narodu polskiego, świadome działanie na szkodę obywateli, świadome obniżanie transparentności wydatków publicznych, a być może sprzeniewierzenie majątku dużych rozmiarów, bo my tak naprawdę do dziś nie wiemy, na co wydaliście ponad 261 miliardów złotych, co stanowi 10% produktu krajowego brutto. To dokładnie, panie pośle, jest różnica pomiędzy wielkością długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, a wielkością faktycznie długu publicznego, który przedkładacie w ramach ogólnej sumy. Ta ogólna suma nic nam nie mówi. Przypomnę, bez kontroli, bez zachowania standardów jawności i transparentności. Tak nie działają dojrzałe, demokratyczne państwa prawa. Szanowni państwo, to precedens stosowany przez rząd we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim na wielką skalę. Doprowadził do rekordowej inflacji 15,5, najsłabszego w 22 latach złotego, najwyższych w Europie rat kredytów i najniższej stopy inwestycji, która wynosi 16,6. Dla porównania średnia w Unii 22. Inflacja w Polsce, szanowni państwo, ma twarz Morawieckiego i Glapińskiego. Szacujemy, że wpływ czynników zewnętrznych to 39%, a źródła wewnętrzne, między innymi, pani minister, brak transparentności i sprawozdań z wydawania miliardów złotych, to 61%.
inflacja w Polsce ma twarz premiera Morawieckiego i prezesa Glapińskiego. Dlatego takie niewydatkowanie pieniędzy publicznych i brak transparentności jest dla nas nie do przyjęcia. Składam wniosek o odrzucenie sprawozdania z wydania budżetu państwa za rok 2021. Dziękuję bardzo.